to wiadomość z ostatniej chwili. Moje źródła donoszą, że policja podejrzewa, iż to demony stoją za przeprowadzeniem ataku bombowego w ratuszu. Jeśli to prawda, cofam swoje słowa o tym, że to nie wina Spidermana. Byłby on wówczas przynajmniej częściowo odpowiedzialny, bo to właśnie kompletnie bezmyślne działania wobec Wilsona Fiska pozwoliły demonom urosnąć w siłę i zatruć nasze miasto. Każde działanie ma swoje konsekwencje, moi drodzy. A tego Spider-Man zrozumieć po prostu nie umie.